10 znanych osób, które wylądowały w więzieniu. Wesley Snipes, amerykański aktor, debiutował na Broadwayu w 2 spektaklach. Swoją karierę na dużym ekranie rozpoczął od udziału w komedii sportowej Dzikie Koty. Z czasem stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów afroamerykańskich. W 1993 roku został zatrzymany za nielegalne posiadanie broni, a rok potem, uciekając przed policją z prędkością ponad 200 km na godzinę, spowodował wypadek i był aresztowany za przekroczenie prędkości na autostradzie. W 2008 roku sąd w stanie Floryda skazał aktora na 3 lata więzienia za przestępstwa podatkowe. Udowodniono mu umyślne uchylanie się od płacenia podatków federalnych w latach 1999-2001. Karę pozbawienia wolności rozpoczął 9 grudnia 2010 roku w więzieniu federalnym. Z zakładu karnego został zwolniony 2 kwietnia 2013 roku. Robert Downey Jr. Amerykański aktor filmowy i telewizyjny, producent filmowy, scenarzysta, również autor piosenek, komik i piosenkarz. Jeden z najsłynniejszych współczesnych aktorów, jeśli chodzi o produkcję Marvela. Przecież to on grał kultowego Iron Mana. W latach 90. miał problemy z alkoholem, zaburzeniami aktywnymi dwubiegunowymi i narkotykami, m.in. heroiną, kokainą i marihuaną. Za kratkami spędził tylko rok, a mówię tylko, ponieważ ma na swoim koncie dość ciekawe przestępstwo, a dokładnie włamał się do domu sąsiadów, kiedy był pod wpływem narkotyków. 50 Cent, amerykański raper, aktor i przedsiębiorca, właściciel firmy produkującej słuchawki SMS Audio. Międzynarodową rozpoznawalność zyskał po wydaniu debiutanckiego albumu w 2003 roku oraz drugiej płyty 2 lata później. Jako aktor zadebiutował w 2005 roku w filmie autobiograficznym. Po debiucie filmowym ukazały się kolejne filmy z udziałem rapera, co znacznie przyczyniło się do wzrostu jego popularności w mediach. Już od najwcześniejszych lat miał problemy z prawem, zresztą sam pseudonim 50 Cent wziął się z zakładu karnego. Zapożyczył go od przestępcy Calvina Martina, który żył według motto "wzbogać się lub zgiń próbując". Mając zaledwie kilkanaście lat, miał przy sobie broń i handlował ciężkimi narkotykami, w tym heroiną. W liceum przyłapano go na tym, a sam zainteresowany trafił do aresztu na pół roku. O.J. Simpson, amerykański futbolista, aktor filmowy i przestępca. W 1994 roku Simpson został oskarżony o zabicie swojej byłej żony oraz kelnera z restauracji Mazeluna. Został uniewinniony z zarzutu podwójnego morderstwa przez ławę przysięgłych w 1995 roku. Na czele grupy obrońców, któremu udało się doprowadzić do uniewinnienia Simpsona, stał początkowo Robert Shapiro, a następnie Johnny Cochran. Oprócz wyżej wymienionych, w skład wysoko wyspecjalizowanego zespołu adwokatów wchodziło jeszcze kilka innych osób. W 1997 roku sąd cywilny zarządził od Simpsona odszkodowanie w wysokości 33 milionów dolarów dla rodziny zmarłych, przyjmując, że Simpson pozbawił ich życia. Zgodnie z prawem stanu Kalifornia, sąd cywilny nie był związany wyrokiem sądu karnego. 15 września 2007 roku został aresztowany w Las Vegas w związku z włamaniem do pokoju hotelowego. Sportowiec twierdził, że chciał tylko odebrać swoją własność, pamiątki po sławnych sportowcach, również dotyczące jego samego. 4 października 2008 roku został uznany za winnego wszystkich 12 zarzutów związanych z napadem z bronią w ręku w Las Vegas oraz porwaniem. 5 grudnia 2008 roku został skazany za zbrojny napad i porwanie. Łącznie został skazany na 33 lata więzienia z możliwością warunkowego zwolnienia po odbyciu co najmniej 9 lat orzeczonej kary. 20 lipca 2017 roku Komisja do Spraw Zwolnień Warunkowych stanu Nevada poinformowała o warunkowym zwolnieniu Simpsona, które zaplanowano na 2017 rok. Jeśli ktoś jest zainteresowany tą sprawą, to polecam serial American Crime Story. W rolę sportowca wcielił się Cuba Gooding Jr. Proces Simpsona jest uważany za najgłośniejszy proces sądowy w historii Stanów Zjednoczonych. Matthew McConaughey, amerykański aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy, laureat Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za film Witaj w klubie.
Ukończył szkołę, w której grał w golfa i tenisa. W 1988 roku wyjechał do Australii w ramach wymiany uczniów organizowanej przez Rotary Foundation. Przebywał tam rok, a następnie wrócił do Stanów Zjednoczonych, do Teksasu, gdzie studiował na Wydziale Prawa. W 1993 roku uzyskał licencjat, ale w dziedzinie radia, telewizji i filmu. W tym czasie zrealizował kilka krótkich filmów i reklam, m.in. piwa, co otworzyło mu drogę do dalszej kariery. Otóż Matthew McConaughey ma również na swoim koncie wątek przestępczy. Ten aktor spędził za kratkami 9 godzin z zarzutem bycia pod wpływem narkotyków. Został zatrzymany, gdy grał na bongo. Nago. W trakcie ciszy nocnej. No cóż, no, mieli powód, żeby go zatrzymać, nie okłamujmy się. Paul McCartney, brytyjski kompozytor, multiinstrumentalista i piosenkarz, kawaler Orderu Imperium Brytyjskiego, znany głównie jako członek zespołu The Beatles. Według listy Creator Senectis, Paul McCartney znalazł się na liście 100 żyjących geniuszy. Dwukrotnie został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame, raz jako członek The Beatles i raz jako artysta solowy. Otóż członek The Beatles, który wciąż cieszy się ogromną popularnością, spędził 10 dni w więzieniu. Aresztowano go na lotnisku w Tokio za posiadanie marihuany. Zresztą The Beatles, czego się spodziewać. Mike Tyson, amerykański bokser, był dwukrotnym mistrzem świata wszech wag zawodowców, zostając najmłodszym mistrzem świata w tej kategorii w historii boksu zawodowego. Miał wtedy 20 lat, 4 miesiące i 22 dni. Zdobył również mistrzostwo świata czterech najważniejszych federacji bokserskich. Panował jako niekwestionowany mistrz świata w wadze ciężkiej. Ze względu na bardzo agresywny sposób walki zyskał przydomki Bestia i Żelazny Mike, czyli Iron Mike. Otóż miał on spore problemy z prawem. Tyson był wielokrotnie oskarżany sądownie o przemoc fizyczną i werbalną oraz napastowanie seksualne. W 1978 roku w wieku 12 lat został aresztowany za kradzież torebki i wysłany do zakładu poprawczego. W 1988 roku został oskarżony o molestowanie i poniżanie w nowojorskim klubie nocnym. Również w tym samym roku, zaledwie 3 dni później, został oskarżony o molestowanie w tym samym klubie nocnym inną kobietę. W 1989 roku oskarżono go o trzykrotne uderzenie pomocnika parkingowego otwartą ręką przed klubem nocnym w Los Angeles. W 1991 roku zgwałcił uczestniczkę konkursu piękności afroamerykanek Miss Black America. Jak sam twierdził, myślał, że ta zgadza się na stosunek, jednakże tak nie było, kary przyjął ze spokojem. Został również dwukrotnie skazany na 2 lata więzienia za napaść na dwóch kierowców po wypadku drogowym w 1998 roku. W 2000 roku został ukarany grzywną za znokautowanie sędziego po wygranej walce. W 2007 roku odsiedział 24-godzinny wyrok więzienia za posiadanie narkotyków i jazdę pod ich wpływem. Otrzymał łagodny wyrok w zamian za zgłoszenie się na kurację odwykową. Bill Gates, amerykański informatyk, przedsiębiorca, filantrop oraz współzałożyciel, główny architekt oprogramowania i były prezes zarządu korporacji Microsoft. Podczas swojej kariery w Microsoftie obejmował stanowiska dyrektora generalnego oraz głównego architekta oprogramowania i pozostaje największym indywidualnym udziałowcem przedsiębiorstwa z ponad 9% akcji zwykłych. Według listy najbogatszych ludzi na świecie opublikowanej 11 marca 2009 roku przez magazyn Forbes, Bill Gates powrócił w rankingu na pierwszą pozycję. Nawet tak niezwykła osoba jak Bill Gates miała problemy z prawem. Ten miliarder był w więzieniu aż trzykrotnie w latach 70. Wtedy zapewne nawet mu się nie śniło, jak wiele osiągnie w przyszłości. Skazano go za szybką jazdę bez posiadania prawa jazdy. No, ta lista nie mogłaby powstać bez tego pana. Mick Jagger, brytyjski wokalista, kompozytor, autor tekstów i lider rockowego zespołu The Rolling Stones. Otóż Mick Jagger spędził w więzieniu 3 dni, będąc w Wielkiej Brytanii. Podczas jazdy ostro kłócił się ze swoją ówczesną dziewczyną. W trakcie tej kłótni został zatrzymany przez policję. Wtedy wyznał funkcjonariuszom, że poszło o jej amfetaminę, która tak naprawdę należy do niego, więc ta ma mu ją oddać. Oczywiście kupił ją legalnie we Włoszech, bo wtedy jeszcze była legalna, ale do zatrzymania doszło w Wielkiej Brytanii. Tam już amfetamina była nielegalna, za co trafił za kratki. Hugh Grant,
angielski aktor i producent filmowy. Ma na swoim koncie takie przeboje filmowe jak Cztery wesela i pogrzeb, Rozważna i romantyczna, Notting Hill, Dziennik Bridget Jones, Dwa tygodnie na miłość, czy Był sobie chłopiec. Otóż Hugh Grant trafia na pierwsze miejsce ze względu na bardzo nietypowe przestępstwo, którego dokonał. Ten aktor został aresztowany za uprawianie seksu z prostytutką w samochodzie na parkingu. O tym wyskoku ten kobieciarz chyba wolałby zapomnieć. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!